Cześć, witam Was w kolejnym filmie z Gwinta. Żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do talii, którą dzisiaj spróbujemy zastosować. To jest taka figlarna talia oparta o pogodę i o potwory, które są na nią odporne. I mam nadzieję, że wszystko będzie git. Stwórz w talii kopię bazową twojej jednostki w liczbie dwóch. No i to by było spoko. Dobra, zapisz. Zobaczymy, jak to zadziała. Może nie zadziała. Potyczka, talia mocarza. Zobaczymy, z czym to się będzie jadło. Mam jeszcze pomysł na takie potwory na roju oparte. Ale to na razie jeszcze. Na razie niech sobie poczekają. O, wygraliśmy chyba. To jeszcze raz spróbujemy. Co się dzieje? Dagon. O, on też ma chyba. Okej. Co my tu mamy? Mamy jednego jeźdźca. No to wymieńmy tego, bo nam dwa niepotrzebne. Jednego mglaka, który nam też nie jest potrzebny, bo on... To mi też nie jest potrzebne. Nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. Tylko to wymienić, nie? Dobra, moja tura, tak? Wiecie co, to ja tą pierwszą może przegram. Czternaście, a jak on mu dał? Co on zrobił? Aha, plus 10, dobra. Dodajmy tak. A on jest srebrny. To tego nie wiedziałem. To szkoda, że tego dałem. Mglaka. Bez sensu. No dobra, to szkoda, że mglaka dałem. Ja myślałem, że on złoty będzie, a to już pozmieniali to. No ciekawe, kto stanie, zostanie. U niego ten mglak został, u mnie ten. No dobra, czyli nie jest najgorzej. No teraz jest słabo, chociaż... Dobra, wsadził tu mglaka 14. Czy on może się jeszcze mocniejszy stać? Może, może. Dobra, dajmy tu tego mglaczka. Odrzuciliśmy. On to będzie chciał przegrać, wiecie? Spalmy mu to. Skopiował sobie. Słabo. On to będzie chciał przegrać, tylko żebym ja tego za bardzo nie przegrał teraz. Mogę jeszcze zrobić im mgłę. Dobra, wszystko co oparte na mgle wyrzucę i zobaczymy. Dobra. Kurczę, tylko że jak ja się... A nie, bo ja mam wygraną, czyli ja się mogę poddać. Dobra, bo ja mam wygraną pierwszą. Pomyliło mi się. No szkoda. Za dużo kart nie stracił. A następna runda znów będzie miał te mglaki. Czemu jeszcze dołożył? Nie rozumiem, czemu zagrał te... Czemu zagrał tych jeźdźców? Bo ponieważ po co?
No dobra. No to tak nieciekawie, powiem wam. Trójeczkę bym postawił. Co on tu jeszcze może postawić? Cztery karty jeszcze ma. Odporność, póki znajduje się w rzędzie pod wpływem mrozu, zwiększ siłę o 7. Aha, kurde. To niedobrze. Śmierć idzie po ciebie. A co on ma? Czekajcie, bo ja nie wiem, co on miał na... O Jezu, ja nie wiem, co on miał napisane. Coś w przeciwnika może zrobić. Nie wiem. A, jeden mu odbiera. Kurczę, słabo, powiem wam. Słabo to wygląda dla mnie. Przed nami nie ma ucieczki. Najgorsze jest to, że rzucanie tutaj mgły niewiele... Ojej, no dobra, to żeśmy przegrali. Kto cię nauczył tam walczyć? Zmniejsz się. Ojej, dobra, moi drodzy, powiem wam, że dobrą ma totalię. No bo co zrobimy? To wystawimy, to on jeszcze się wzmocni na tych mglakach. Powiem wam, pojechał nam. Ta sama talia, tylko że lepsza. Lepsze karty tam miał, ja no, nie mam takich kart. Ale mam nekery, wiecie, tylko nie wypadły, nie? Dobra, zagramy drugi raz, zobaczymy. Nie można się poddawać po pierwszej przegranej. To są ci, których trzeba pokonać od razu, nie? Bo oni później się wzmacniają w kolejnych rundach. Dobra, mglaka skopiujemy dwoma tymi. Czyli... Tych mamy na mgłę. Ta jest dobra. Mgła i mróz, ok. No niedobrze. Dobra jest. Dobra, daję sobie mglaczka. Żeby mi go nie zabił. I później go kopiuję sobie tymi nekerami. I już jestem w domu. Dobra. A mówiłem, że będzie warto. Wyruszamy od razu. Chwała najsilniejszym! Teraz byśmy stworzyli efekt mgły. Czemu na przykład na tego nie... A, odporność na mgłę, no tak. Dobra, czy coś jeszcze byśmy tutaj chcieli zagrać? Myślę, że nie. Myślę, że można spasować to. Skoro on będzie się wzmacniał teraz, co? Wygrał. W sumie trzeba to było wygrać. Czemu ja tego nie wygrałem? Modron, Freya jest cierpliwa, ale z niej trochę tak nie słabo, wybacza. Powiem wam. Jak ja mam to teraz wygrać? Znaczy ja to teraz wygram, tylko nie wiem, jak później mam to wygrać.
To jest mój problem. Mówisz do królowej Skellige. No to zaraz spasuje pewnie tą rundę. No da tak stać. Dajmy sobie takiego. Nie ma ucieczki. Jeśli trzeba, to pomogę. Chwała najsilniejszym! Zagraj Eradin, ale Eradin jest odporny. O, jest raczej odporny na zimno, nie? Zwiniesz, robaku. Właśnie, odporność na mróz musi być odporny. Cały problem na tym polega, nie? Ona dwie pogody dostała teraz. Co to było? Kurczę, się boję, bo ja to wygram. Słyszymy tylko, że tej, co dalej? Na ostatnią rundę już nie będę miał czym zagrać. Zostały mi dwa konie i ten. Mglak, nie. Nie tak to miało być wszystko, co? Wam, że jest słabo. Niech, nie wiem, niech coś dobrego dojdzie teraz. Ciekawe, co zależy, co zostanie na stole, nie? Jest, dobra, dziesiątka została, więc nie jest najgorzej. Okej, i to też jest dobre, bo to go zmiecie mu, jeśli coś będzie zimowego. Wygląda na to, że wygramy. A mówiłem, że będzie warto. Ja tu ustanawiam prawa. O, co? O Jezu. Przed nami nie ma ucieczki. Dobra, 31. Jak nie ma teraz w ręce 5. Niech bogini chroni cię od złego. Kurczę. Pochyl głowę przed mną. O Jezu, i co on jeszcze dobiera? No i co? I znów żeśmy przegrali. No nie najlepiej, nie? Źle to rozegrałem, tak sobie myślę, że trzeba było grać na początku do końca. Trzeba go było wykończyć na pierwszej rundzie. Widać, i jeszcze miał pełno później tych jednostek w grobie. No dobra, no to jeszcze raz, no trzeba to... No po prostu nie umiem grać, nie? A może talia taka słaba? Żołnierze! Do ataku! Jakieś ostatnie słowa? Dobra, Hensel, Terelin. No nie no, mglaki to od razu trzeba wymieniać, bo to się do niczego nie nada. To pójdzie na pierwszy strzał. To daje deszcz, więc też będzie spoko. Dobra, mamy pogody dużo. Zagram coś słabego.
Czwóreczkę, wywalę. Nie. Najpierw zagram ją. Wyczuwam głupoty. To będzie runda na przegranie, zagramy. Pozory mylą. Dobra, całkiem nieźle. Mglak i ta babeczka. On jak na razie wygrywa. Wyczuwam głupoty. Teraz trzeba by było, wydaje mi się, mgłę przy... Tylko znów mi nie zostanie. Mogę teraz jedną jednostkę mogę tu postawić i ona zostanie i tak, nie? Nawet jak przegram. Dobra, zagrajmy raz tą mgłę. Bo muszę tym nekerem skopiować, co tam mam, nie? Chyba, żebym to wygrał. Tam mi nic nie robi, bo ja i tak będę zamrażał. Sobie na następną rundę, to byśmy, nie, to musimy mgłę zostawić, a on wygrywa teraz, więc trochę głupio. To zrobi mgłę, to zrobi mróz. Niech coś jeszcze wyrzuci na stół, nie? Czego chcesz ode mnie? Dobra, spasuje. Niech jeszcze coś wyrzuci. Nie wiem, czy powinienem pasować w tych pierwszych rundach, tak? Ale on będzie miał 6 kart teraz tylko. Może jeszcze jakieś combo wywali. Zaraz sobie ją skopiuje, nie? To jest słabe. A nie, bo on ją wzmocnił tylko. Czemu on ją zrobił złotą? Aha, żeby ona co była? Złota w następnej rundzie? Po co mu to? Mogłaby mi jakaś dobra karta zostać na stole. Dobra, jedziemy teraz z mglakami. Poradzę sobie, nie bój się. Najpierw możemy tą wystawić. No przegrać już nie możemy, więc i tak ją trzeba wywalić. Elfy, do piachu! Nie pocisz się w tej kurcie? Jest git. Czy my mgłę musieli zasłodać? Lepiej w sumie mgła i mróz naraz, co? Pogodę zrobił.
jebany. Nie mogę już tej mgły, mogę jeszcze ten mróz zrobić. Dobra, zobaczmy co on ma. Ma jeszcze dwie karty, nie? W sumie jakbym mu tu mróz walnął. O, czekajcie moi drodzy, przerwa. Bo domofon dzwoni. Okej, jestem z powrotem. Przeciwnik spasował. Też pasuje. Dobra, wygraliśmy tą rundę. No mamy jeszcze 4 karty. Całkiem niezłe. Mglak nam został, więc całkiem też dobrze. Jeszcze jeden mglak, też nieźle. A jest! Chcesz mnie połaskotać? Jesteś jednym z nas, czy nie? Szkoda, że nie mamy więcej kart, ale to jest nieźle. Tylko jedną kartę, co wzmocni ich. Obniżył nas, dobra. To teraz ja zrobię tak. Nie, pokonaliśmy go, bo 10 będzie, jasne, że będzie już dawno. Porobiony jest nasz przeciwnik. No, moi drodzy, w końcu nam ta talia wyszła. Znaczy, w końcu nam ta rozgrywka tą talią wyszła. Na razie jest 2 do 1, to jeszcze raz może byśmy zagrali, żeby chociaż było, wiecie, 2 do 2, że 50% gier się w nią wygrywa. Hehe. Taka statystyka. Dobra. Zobaczymy. Może więcej kart powinienem mieć, co palą i zabijają, a nie tych takich. No bo co mi daje ten, co go stawia, ma 4 i ma, i jest odporny na mróz. Jak mogę mieć... słabe to jest trochę. Dobra, to jest, będzie pożoga. No ten na przykład, no na co on mi jest? Ta jest odporna na pogodę, tylko skąd ja tą pogodę wezmę najpierw? Ciri na przegranie. Tego bym wymienił. Mglak, dobra. Jeden mglak to... będzie dobrze. Spróbujemy to zrobić. Wystawimy sobie mglaczka na początek. Później sobie go skopiujemy. Później sobie postawimy Ciri. No i co, on go będzie chciał zachować na stole, czy co? Jeszcze go wzmocnił. Boję się, że on przeżyje to. Wiecie, że on wziął to, żeby on został na stole. Może go spalić. A, zróbmy tego. Sprawdźmy to jeszcze. Dobra. Nie wiadomo, co on z nim chciał zrobić. Strasznie dużo kart na niego zużył.
Ale teraz się może poddać i ma 7, a ja 6, nie? Ciri mi znika. Co, jak ją wystawiam, nie powinienem wygrywać, nie? Co on robi? Może on to chce wygrać? Dobra, ja pasuję. Jeśli on to chce wygrać, to nie wiem, jak to zrobi. Jeszcze z dwie karty bym musiał dołożyć. Chyba, że tam ma więcej takich kwiatków. Przegrał, to po co... Aha, bo on i tak mu zostanie, no tak, dobra. Taka najgorsza karta mi została, jaka mogła. To też nie za dobrze, że mi tu wyszło. Powiem wam tak, dobra, dajemy ją. Chcesz mnie połaskotać? Słabo. Już czas. Kurde, mglak mi wyszedł, no nie wierzę po prostu. Tą rundę raczej spasujemy, nie? Co to jest? Usuń z gry losową kartę inną niż złota. Chyba wiem, co mi usunął, wiecie. Pasuje. No nie wygląda to za ciekawie. Bo mi ten mglak... O dobrze, że mu ta czternastka nie została. No ale mogłoby być trochę lepiej, co? O dobra, a nie no. Ach Jezu, najgorsze karty mi dochodzą, jakie mogą. Gorzej być chyba nie może. To ja też tak mogę zrobić. Przed nami nie ma ucieczki. No i co? Wydaje mi się, że te konie... Konie by były dobre, tylko gdyby one mi stali, do ręki nie wchodziły. Może w tej talii trzeba po prostu mieć więcej kart? No właśnie, no i on ma 3, nie? A ja kurde. Trochę słabo. Chyba trzeba by było tego wystawić wcześniej, mgłę robić i liczyć na te. Ty, a on w ogóle mglaków chyba nie ma. A może ma? W ogóle ich nie wystawia, nie? Zmniejszyłem. No, okej, dobra. Jest git, myślałem, że będzie gorzej. Trzy karty, co on tam może jeszcze mieć? Dobra. Tylko, że mglaków ja mam więcej niż on na pewno. On w ogóle nie ma mglaków. A to skubaniec. To słabo dość. Te moje wzmocnią się o jeden, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Drapnie mi je pewnie wszystkie za trzy i zginą. No właśnie. Ale to nic. Tylko, że to jest ciągle za mało. Najsilniejsze jednostki poza złotymi dwa razy z rzędu, czyli raz i szóstkę mi kurde zniszczy, ale mu dziesiątkę zniszczy. No dobra. Nie doczekam się chyba tego, co? No niestety, chyba się nie da tego wygrać. Nawet jak ja mu teraz tą dziesiątkę uszkodzę. Kurde, 41. No to powiem wam tak, Sulewa Tatalia jest strasznie... Aś tu nie gra, wcześniej mi ten... wcześniej ona była z tym rojem poskładana, to się trochę lepiej w nią grało. A teraz jakaś taka jest... Więcej kart miała, wiecie? Ja miałem wtedy ją na więcej, miałem 40 kart chyba. Wydaje mi się, że może to jest lepsze, bo mi się teraz dużo razy duble wpadają, tych takich, których nie chciałbym. No i też te mglaki mi wyskakują co chwilę. A wtedy jak miałem 40 kart, to tak się nie działo i może to jest sekret. Może to jest sekret, żeby po prostu więcej tych kart napakować. Nie mam zielonego pojęcia, dajcie znać w komentarzach, bo tutaj coś zdecydowanie... nie wyszło mi w tej grze. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Dobrze, chory jestem. Tu macie takie i, możecie je kliknąć u góry ekranu po prawej. Tam są inne moje filmy. Tu gdzieś się pojawia moja twarz, można zasubskrybować, a po prawej pojawia się sugerowany dla was film. Trzymajcie się, cześć, papa.